Cześć wszystkim, dzisiaj robimy sobie podsumowanie najciekawsze transfery napastników w okresie letnim 2022. Kto zmienił klub, kto przyszedł do nowego klubu, za jakie pieniądze, to będą gigantyczne rakiety działa, które będą zdobywać bramki, gole. Już ci piłkarze grają, już po prostu oni zdobywają gole. No ale zrobimy sobie takie zestawienie 10 najciekawszych transferów napastników w letnim okienku transferowym. No to będą po prostu gigantyczne pieniądze i no też po prostu wyniki, jeśli chodzi o gole, no bo ci zawodnicy już grają, tak powiedziałem. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Niektórzy mówią w ten sposób, że to jest filmik, który pojawia się za późno, bo trzeba było zrobić takie podsumowanie wcześniej, bo ci piłkarze już grają. Inni z kolei mówią nieprawda, bo okienko transferowe w niektórych ligach dalej trwa, chociażby przyjście Milika, tak? Natomiast no właśnie, tutaj mamy zestawienie, jeśli chodzi o najciekawsze transfery. Zrobiłem taką pierwszą dziesiątkę według Transfer Market, kto przyszedł, do jakich klubów, za jakie pieniądze. I zaczynamy oczywiście od pierwszej bomby transferowej, jaką jest Erling Haaland, który przyszedł do Manchesteru City. No, Erling Haaland, tak już powiedziałem, tak on już gra praktycznie, już pokazuje, że był warty tych pieniędzy, za które przyszedł do Manchesteru City. On przyszedł do Manchesteru City za kwotę 60 milionów euro, natomiast wartość rynkowa jego wynosi 150 milionów euro i wydaje się, że z każdym meczem rośnie ona coraz bardziej. No, świetnie się odnajduje, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o ligę angielską, bo jest on silny, atletyczny. Borussia Dortmund to był dobry po prostu jakby próg startowy dla niego, natomiast więcej nie mógłby osiągnąć, ugrać w tej Borussii Dortmund. Młodziutki zawodnik, no ma 21 lat, jeżeli ta kariera będzie tak się po prostu rozwijać, chyba że będą problemy zdrowotne, kontuzje. No właśnie złośliwi mówią w ten sposób, że Borussia też często siedzi na ławce przez to, że miał problemy zdrowotne, ale dobra. Potem mamy Darwin Núñez. Núñez to jest nowy nabytek, jeśli chodzi o Liverpool, napastnik, który ma 1,87 m, 23 lata, został on kupiony za kwotę 75 milionów euro. Wartość rynkowa wynosi 55 milionów euro. To zobaczmy sobie, jaka tutaj duża jest różnica, tak? Liverpool płaci za Núñeza więcej niż za Haalanda, tak? Natomiast no, ja bym wolał więcej zapłacić za Haalanda. Dlatego to też nie jest tak, że jakby Liverpool wyłożył większe pieniądze za Haalanda, to by przyszedł do Liverpoolu, tak? No też trzeba o tym pamiętać. Natomiast rzeczywiście Núñez został kupiony, trafił do Liverpoolu. Dobra, kolejny napastnikiem w tym zestawieniu, chociaż ja muszę powiedzieć, że zobaczymy, jak ten Núñez będzie się prezentował. Potem jest Alexander Isak. Isak to kolejny mega transfer. Według Transfer Market on jest wyceniany na kwotę 30 milionów euro. No to moim zdaniem jest duże niedoszacowanie, jeśli chodzi o Transfer Market. Natomiast został kupiony przez Newcastle United za 70 milionów euro. Wiadomo, Newcastle United idzie na potężne zakupy, bogaci właściciele, szejkowie tutaj wzmacniają tą drużynę. No wydaje mi się, że to jest dosyć duże przeszacowanie, tak? To jest praktycznie kupienie młodego, perspektywicznego zawodnika. Natomiast wydaje mi się, że to jest przeszacowanie. Według mnie to wszystko jest tutaj po prostu pomylone. Ja na przykład uważam, że Isak aż tak, uważam po prostu, żeby Isak aż tak po prostu tak dużych pieniędzy nie był warty, jak na przykład Núñez, tak? Z kolei Núñez nie powinien być moim zdaniem droższy niż Haaland, no ale to już jest inna sprawa. Dobra, potem mamy kolejnego zawodnika, jeśli chodzi o Transfer Market, to jest Raheem Sterling, który według Transfer Market kosztuje 70 milionów euro, trafił do Chelsea Londyn, wzmocnienie jeśli chodzi o Chelsea Londyn, chociaż muszę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażałem innej sytuacji, gdyby on, znaczy klub mógłby trafić do innego klubu, ale wydaje mi się, że tak by pozostał w lidze angielskiej. No i mamy tutaj właśnie Sterling, który został kupiony za kwotę 56 milionów 200 tysięcy euro. No prawie tam 56,5 miliona euro. Został kupiony tutaj oczywiście z Manchesteru City. Lewy napastnik musiał zrobić miejsce, tak, w Manchesterze City dla Haalanda, ale tak powiedziałem, Haaland często jest kontuzjowany, więc nie jest to powiedziane, że będzie występował systematycznie. No i Sterling trafił do Chelsea Londyn. Dobra, kolejnym zawodnikiem, widzimy tutaj jego wartość według Transfer Market wynosi 70 milionów euro.
Dobra, kolejnym zawodnikiem jest Sadio Mané. No tego zawodnika chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Zawodnik, który przez wiele lat występował w Liverpoolu, trafił do Bayernu Monachium, zapełnił miejsce praktycznie po Robercie Lewandowskim, no i praktycznie godnie, no bo zdobywa co mecz albo bramkę, albo asystuje, więc naprawdę dobry transfer i dla dwóch stron, i dla samego Sadio Mané, i dla Bayernu Monachium. Za nieduże pieniądze praktycznie przyszedł, bo kosztował dokładnie 32 miliony euro, gdzie wiadomo, że transfer Roberta Lewandowskiego był droższy, tak, chyba tam około 50 milionów euro. Więc Sadio Mané to jest po prostu kolejny zawodnik w tym zestawieniu. Potem mamy Romelu Lukaku. Lukaku to jest inna sytuacja, bo jest on na wypożyczeniu, tak, jest on po prostu w Interze Mediolan. Ja mówię, że w przypadku Lukaku to jest sytuacja tego typu, że właśnie on był w Chelsea, Londyn, tak, był w Interze, potem w Chelsea, teraz praktycznie znowu w Interze jest na wypożyczeniu. No chyba się wystraszył kwestii tych właścicielskich, tak, że tam po prostu Roman Abramowicz się zmienił, że może być po prostu problem z wynagrodzeniem, chce mieć po prostu pewną grę, sytuację. No ale klub został przyjęty w nowe w ręce, dobrze on funkcjonował, nie wydaje mi się, żeby nagle po prostu miał pikować. Natomiast Lukaku w nowym klubie będzie też zarabiał dobre pieniądze. Tutaj mówi się o kwocie za wypożyczenie, to jest 8 milionów euro. Tak, oczywiście plus pensja dla Lukaku, pensja na warunki tutaj Chelsea, Londyn, tak, więc tam zarabia naprawdę dobre pieniądze. Dobra, kolejnym zawodnikiem w tym zestawieniu, jeśli chodzi o mega napastników, jest Federico Chiesa, jeden z moich ulubionych praktycznie piłkarzy. Kapitalny zawodnik, warty absolutnie no, każdych pieniędzy, 60-80 milionów, naprawdę warto po prostu włożyć tego zawodnika. No, z Chiesą sytuacja była dosyć prosta, ponieważ on trafił do Juventusu Turyn jako nowy nabytek, wcześniej był w Juventusie jako na wypożyczeniu, natomiast ostatecznie został wykupiony z Fiorentiny za kwotę 40 milionów euro. Także to naprawdę są śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o rynek transferowy. No nie dla Kowalskiego, tak, no bo to są gigantyczne pieniądze, ale jeśli chodzi o świat piłki nożnej, świat transferów, no naprawdę są po prostu śmieszne pieniądze w stosunku, jeśli chodzi o potencjał tego zawodnika, aczkolwiek on teraz grzeje ławkę, ma tam problemy zdrowotne, kontuzje. Mówi się, że wróci późną jesienią do gry, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście Chiesa, młody zawodnik, 24 lata, według Transfer Market wyceniony na kwotę 65 milionów euro, został kupiony przez Juventus Turyn za 40 milionów euro. To widzimy, że już na tej samej różnicy, tak, kursowej, na samej różnicy tutaj 40 milionów euro kupiony, Transfer Market wycenia go na 65 milionów euro. Moim zdaniem jest warty 80 milionów euro na dzień dzisiejszy, gdyby Juventus chciał go sprzedać, to już po prostu by zarobiła na nim, tak, pieniądze. Richarlison to jest kolejny zawodnik, który według Transfer Market warty jest 48 milionów euro. Natomiast Richarlison to jest zawodnik, który tutaj trafił do Richarlison to jest zawodnik, który trafił do Tottenhamu za kwotę 58 milionów euro. 58 milionów euro, czyli troszeczkę więcej niż warty jest na Transfer Market. A tak wygląda sytuacja tego środkowego napastnika, 25 lat. No i praktycznie jest to zawodnik, który jest nowym nabytkiem, tak? Tu jest praktycznie tutaj nowym nabytkiem, jeśli chodzi o Tottenham, czyli wzmocnienie Tottenhamu z przodu. No bo na przykład Chiesa to był prawym napastnikiem, a Richarlison jest środkowym napastnikiem. Dobra, kolejnym zawodnikiem w tym zestawieniu to jest Rafinha, który trafił do Barcelony. Według Transfer Market Rafinha warty jest 45 milionów euro. Młody piłkarz, 25 lat, chociaż nie aż tak młody, tak? 25 lat tam byli młodzi, mieli po 21 lat i po 22 lata. Rafinha, który kosztował Barcelonę 58 milionów euro, trafił do Barcelony, tak? No wiadomo, Barcelona to się wzmacniała z przodu, nie tylko Robert Lewandowski, ale też Rafinha. Gabriel Jesus, zawodnik, który według Transfer Market wyceniany jest na kwotę 50 milionów euro. Arsenal Londyn pozyskał tego zawodnika z Manchesteru City, no i tutaj Gabriel Jesus kosztował 52 miliony 200 tysięcy euro. Jako ciekawostkę mogę podać, że w tym zestawieniu na miejscu 11 znajduje się Robert Lewandowski, tak, środkowy napastnik, który kosztował Barcelonę 45 milionów euro, czyli
45 milionów euro, czyli Robert Lewandowski nie załapał się do tej pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o te transfery napastników. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzach, który z tych transferów był najciekawszy. No można już praktycznie niektóre z nich ocenić, tak, ich transfery, bo występują, strzelają gole, więc niektóre transfery rzeczywiście jeszcze się nie spłaciły, bez przesady, ale rzeczywiście no, zawodnicy pokazują klasę, pokazują też umiejętności piłkarskie, że te transfery nie były przypadkowe. To wszystko dzisiaj. Trzymajcie się.